Powiedz mi, masz u siebie instalację centralnego ogrzewania, w której w skład wchodzi pompa ciepła, kozioł kondensacyjny, być może ogrzewanie podłogowe albo masz po prostu standardowe kaloryfery, a woda w instalacji wygląda tak? To mam dla ciebie dwie wiadomości. Zła jest taka, że dużo na tym tracisz i ryzykujesz naprawdę kosztowną i poważną awarię, a dobra jest taka, że w dalszej części tego filmu pokażę ci, jak sobie z tym poradzić. Ja jestem Marcin i zapraszam cię na ten krótki materiał. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego woda, która wygląda w ten sposób, może stać się twoim problemem albo już nim jest i nawet o tym nie wiesz. W tym celu przeprowadzimy sobie eksperyment i zobaczymy, jak bardzo korozyjna jest zwykła woda w naszych instalacjach. Chodźmy. W tym celu przygotowałem sobie trzy naczynia. Do dwóch z nich naleję wody z kranu, gdyż to ona pływa w większości naszych instalacji. Do trzeciej natomiast wyleję wody demineralizowanej. Dlaczego? Głównie po to, żeby obalić mit, że stosowanie takiej wody zapobiega przed korozją. Często spotykamy się z tym stwierdzeniem. Następnie do jednej próbki z czystą wodą dodam inhibitora korozji w odpowiedniej proporcji. W tym celu użyję najbardziej wydajnego na rynku, którego wystarczy dodać tylko 1 litr na 1000 litrową instalację. Wow! W przypadku innych inhibitorów przy takiej pojemności musielibyśmy użyć od 3 do aż 5 opakowań. Na małą, domową instalację od 100 do 150 litrów wystarczy dodać adekwatnie między 100 a 150 ml inhibitora. Następnie do każdego naczynia wrzucę przygotowany zestaw płytek z metalami, które najczęściej występują w naszych instalacjach. Zostawimy to mniej więcej na 48 godzin i zobaczymy, jak nasze próbki skorodują. Hej Marcin, masz film do nagrania. Jak widzisz, zarówno w naczyniu wypełnionym zwykłą wodą, jak i wodą demineralizowaną, pierwszy raz pojawia się mniej więcej po 4 do 6 godzinach. Nie wspomnę o wszystkich tych zanieczyszczeniach, które teraz pływają w środku. Natomiast w przypadku naczynia z dodatkiem inhibitora korozji nie ma mowy o powstawaniu jakichkolwiek osadów. Dla szybkiego porównania spójrz. Te płytki znajdowały się w próbce z inhibitorem, a te w zwykłej wodzie. Co tu dużo mówić, minęło tylko 48 godzin. No dobrze, ale jaki to ma wpływ na swoją instalację? Zasadniczy. Dlaczego? Bo pływające produkty korozji w twojej instalacji uderzają o jej elementy, takie jak rury, łopatki pompy czy powierzchnia wymiennika ciepła i działają jak papier ścierny, zdecydowanie przyspieszając życie i mogą doprowadzić do poważnej awarii. Dodatkowo, osady, które gromadzą się na wymienniku ciepła, obniżają wydajność całego układu. Jako ciekawostkę powiem ci, że już milimetr osadu na wymienniku obniża wydajność całego kotła aż o 10%, co będzie skutkowało wyższymi rachunkami za energię. Chyba nie taki był cel inwestowania w nowoczesną instalację z pompą ciepła, prawda? Mam nadzieję, że nasz filmik dostarczył ci potrzebnych informacji i już teraz wiesz, jak zabezpieczyć swoją instalację na długi czas. Pamiętaj, że koszt inhibitora jest znikomy w porównaniu z kosztem naprawy całej instalacji. Dodatkowo używając go oszczędzasz nie tylko swoje pieniądze, ale także czas i nerwy. Nasz inhibitor znajdziesz na półkach w dobrych hurtowniach instalacyjnych. A jeżeli nie chcesz bawić się w alchemika i dobierać odpowiednich proporcji inhibitora, zawsze możesz skorzystać z naszej wody kotłowej, która jest pełnowartościowym produktem gotowym do użycia zaraz po otwarciu. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zapraszam cię do odwiedzenia naszego firmowego bloga, tam znajdziesz cały artykuł poświęcony tej tematyce, a także naszą stronę internetową, gdzie poznasz resztę naszych produktów. Nie zapomnij także odwiedzić naszych profili społecznościowych na YouTubie, Facebooku i LinkedInie. A jeżeli podobał się ten filmik, daj łapkę w górę i udostępnij go dalej, bo być może ktoś z twoich znajomych właśnie boryka się z tym tematem i będziemy mogli mu pomóc. Do zobaczenia.